wspominałem już o tym, ale teraz taka szersza refleksja. Badania wykazały, że 70% Polaków uważa, że sprawy kraju idą w złym kierunku. No i to są optymiści, bo ich zdaniem sprawy w kraju w ogóle idą. Wynika z tego, że 30% Polaków nie wie, co jest grane, pozostali nie mają zdania. No, na miejscu rządu to ja bym się obraził na społeczeństwo, na takie wyniki badań. Albo przynajmniej obruszył. Bo rząd robi co może. Na przykład całkiem niedawno obiecał dopłaty dla młodych rodzin przy zakupie nowego mieszkania. To nic, że obostrzenia są takie wielkie. Mieszkanie musi być nowo wybudowane, maksimum 75 metrów i rodzina musi dostać kredyt. No, skorzystają z tej pomocy najwyżej 4 najbogatsze młode rodziny w kraju. No ale jaka fajna obietnica, jak fajnie brzmi. Wśród dobrze brzmiących obietnic plasuje się w samej czołówce. No wymyśl lepszą, buntowniku, proszę bardzo, wymyśl. A społeczeństwo nie docenia i zachowuje się tak jak żona, której mąż pił całą noc za jej zdrowie. Wraca mąż do domu, naprany jak pralnia chemiczna. Kochanie, piłem za twoje zdrowie, rozumiesz? Za twoje zdrowie. A ona niezadowolona. Tak nie można. Tak nie można. Trzeba docenić wysiłek, który nie jest doceniony. I ja się nie zdziwię, jak rząd niezadowolony ze społeczeństwa zorganizuje protest przeciwko społeczeństwu i podczas Marszu Gwiaździstego na Polskę spali kukłę społeczeństwa. A później podejmie strajk włoski i wyjedzie na Adriatyk. No i będziemy mieli.